A to, że nogi ma pani pokazać? Dwóch tam szybnące, no, to już by ale było ja pomyślałam sobie, że potrzebne jest, żeby wiedzieli, jakie mam nogi w szkole teatralnej. No ja wiem, ale dzisiaj jakby tak by pokazali, to bym też pokazała. Nie przyjęłabym tego jako coś negatywnego. Natomiast to, co jest opisywane, to oczywiście zależy od przypadku, tak. Bo tam są osoby, które moim zdaniem nadzwyczajnie, nadmiernie są wrażliwe na te dotyki. Natomiast to są konkretne rzeczy, które się na pewno nie powinny zdarzyć. Także to umówmy się. Tylko czy ja miałam na przykład w teatrze historię, że po prostu musiałam reżysera doprowadzić do porządku, ponieważ mówił rzeczy tak nietaktowne w stosunku do aktorek. Czy robił rzeczy też tak nietaktowne, że natychmiast dostałam wiadomość, że takie się rzeczy dzieją na próbie i musiałam go doprowadzić do porządku i to się stało od razu. Zareagował i on i ja dość brutalnie, ale naprawdę to były rzeczy, które upokarzające dla kobiety. Także myślę, że nie można oceniać tego tam en gros, tylko tak. Po prostu zwyczajnie każdy z tych przypadków jest inny i wiem, że są rzeczywiście takie, że trudno to przeżyć.